Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła nasz region. Dzisiaj jest tu wspaniale. Pierwszy śnieg tej zimy, które widzę w Polsce i widzę tysiące uśmiechniętych ludzi. Relacja z koncertu w hołdzie żołnierzom wyklętym. Chcemy, aby te święta państwowe były przeżywane w sposób taki troszeczkę inny niż standardowy. Za nami 44. bieg Piastów. Witamy na starcie 44. biegu Piastów, największego festiwalu narciarstwa biegowego w Polsce. Dzień dobry Państwu, jest 2 marca, poniedziałek, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. To był wyjątkowy weekend na Polanie Jakuszyckiej, obfitujący w wiele sportowych emocji, a wszystko za sprawą 44. biegu Piastów. Tak wyglądał sobotni start zawodników z różnych zakątków świata. Witamy na starcie 44. biegu Piastów, największego festiwalu narciarstwa biegowego w Polsce. Dzisiaj na trasę wyruszą zawodnicy na dystans 50 km. Na starcie stanie około 1800 zawodników z 31 krajów świata. W ostatniej chwili dystans biegu został skrócony do 42 km. Jednak to nie umniejszało randze tegorocznego biegu Piastów. Trasa jest różnorodna, będzie bardzo dużo podbiegów, ciężkich zjazdów, momentami też technicznych, ale myślę, że oprócz tego na wszystkich czeka naprawdę niesamowita atmosfera, przygoda i mam nadzieję, że wszystkich będziemy mogli widać na mecie. Najważniejszy start biegu Piastów to jest 50 km i na 50 km nie 1000, nie 1500, a 2000 startuje. To już jest ogromna, ogromna ilość. Po prostu jest to w dużym stopniu nie tylko Polska rozbiegana, nie tylko Dolny Śląsk, nie tylko Jelenia Góra i Jakuszyce, ale świat przyjechał. To bardzo specjalny i świetny bieg. Przyjeżdżam na niego od wielu lat i zawsze świetnie się bawię. Kocham Karkonosze, kocham Góry Izerskie. Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie z całego świata. No nie mogę mi tutaj zabraknąć. Rewelacja. Człowiek potrzebuje się czasami sprawdzić, przegonić. Piastów jest lokalną imprezą, ja jestem z Wrocławia. Po prostu nie wypada nie być na tym biegu. Nie wypada spróbować. Zwykły śmiertelnik stojąc z boku myśli, że jesteśmy nienormalni, ale tak kochamy ten wysiłek, tak kochamy walkę z samym sobą, że właśnie jesteśmy tutaj pomimo tych ciężkich warunków, silnego wiatru, padającego śniegu. Zobaczycie, będzie ogień, będzie fajnie. I rzeczywiście tak było, a niebawem będzie jeszcze lepiej. Wszystko za sprawą inwestycji, która obecnie jest realizowana na Polanie Jakuszyckiej. Już w przyszłym roku w nowej, zmodernizowanym, przepięknym obiekcie, przepięknych trasach, które w tej chwili realizujemy za 142 miliony złotych wspólnie z rządem. Poważna inwestycja na Polanie Jakuszyckiej, którą już realizujemy, która mam nadzieję będzie gotowa za 2 lata, jeszcze poprawi tutaj organizację takich imprez jak Bieg Piastów i także innych zawodów biegowych, biatlonowych, rangi mistrzostw Europy, a daj Boże nawet mistrzostw świata. Sport dla Urzędu Marszałkowskiego jest bardzo ważny. Rozbudowa Polany Jakuszyckiej jest dla nas bardzo ważna. Działamy tutaj, za 2 lata już może będzie zakończona ta wielka, wielka inwestycja i no, szklarska poręba. Ogólnie Sudety zyskają wielką popularność. One już są popularne, ale teraz naprawdę będziemy mieli miejsce takie europejskie, jak nie powiedzieć światowe. Możemy potem organizować imprezy naprawdę na najwyższym poziomie. To był wyjątkowy dzień dla polskiego sportu. Po 8 latach przerwy na koronnym dystansie biegu Piastów w końcu zwyciężył nasz rodak, Dominik Bury. Wśród kobiet najlepsza okazała się Czeszka Klara Morawcowa. Wyścig po prezydenturę trwa. Z uczestnikami biegu Piastów spotkała się Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka na prezydenta RP. W sumie w miniony weekend odwiedziła ona Szklarską Porębę, Kowary oraz Jelenią Górę.
Jakuszycach kandydatka na prezydenta Rzeczypospolitej Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z zawodnikami biorącymi udział w biegu piastów. Dzisiaj jest tu wspaniale. Pierwszy śnieg tej zimy, które widzę w Polsce i widzę tysiące uśmiechniętych ludzi. Naprawdę tylu osób zadowolonych, które biegną tutaj. Dawno nie widziałam, pozytywna energia i taka życzliwość. To dobrze, bo sport wyzwala, ten sport w ludziach to co najlepsze, całe rodziny z dziećmi. Świetna akcja dla zdrowia i także dobra promocyjna dla waszego regionu. Naprawdę gratulacje. Małgorzacie Kidawie-Błońskiej towarzyszył Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. Bez żadnej ochrony, bez jakiegokolwiek takiego większego zabezpieczenia jest razem z ludźmi. Bardzo ciepło, bardzo mile jest przyjmowana przez ludzi. Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się także z mieszkańcami Szklarskiej Poręby, Kowar oraz Jeleniej Góry. Podczas konferencji prasowej w Jeleniogórskim Centrum Kultury poruszyła m.in. temat służby zdrowia i odniosła się do bardzo trudnej sytuacji tutejszego szpitala. Ciągle wraca temat zamykanych szpitali. Myśląc o szpitalu w Jeleniej Górze, wiemy, z jakimi problemami ten szpital się boryka. Wiemy, że ten szpital obsługuje nie tylko ten region, ale także turystów, którzy przyjeżdżają tutaj. I czasami jest tak, że 60% miejsc w szpitalu zajmują turyści. To powinno być uwzględnione przez NFZ. Ten szpital powinien być traktowany w inny sposób, bo on spełnia obowiązki nie tylko wobec mieszkańców, ale naprawdę wśród wielu turystów, którzy tu bardzo chętnie przyjeżdżają. Mowa była także o koronawirusie. Naprawdę nie chcę nikogo straszyć, bo to mi zarzuca Prawo i Sprawiedliwość, problem koronawirusa. Polacy chcą być informowani przez rząd, chcą mieć udzielane informacje. Skoro w mediach pojawiają się informacje, rząd powinien się do tego odnosić. Dzisiejsza historia pacjentki, która przyleciała samolotem do Krakowa, czy informacje od dziewczyny, która jest zamknięta w szpitalu w izolacji, powinien rząd się do tego odnieść. Powinniśmy wiedzieć, dlaczego to się tak dzieje, dlaczego nie wiemy, jak postępować, dlaczego szpitale nie znają pełnych procedur. I trzecia sprawa. Mamy wspaniałych aptekarzy, farmaceutów, którzy mogliby być wykorzystani do tego, żeby informować o tym, jak należy się zachować w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z epidemiami czy z chorobami, jakie zachować procedury medyczne, jak się zachowywać. Na spotkaniu w Jeleniej Górze w kierunku wicemarszałek Sejmu padło wiele ciepłych słów. Działało przez wiele lat. Szanowna Pani Marszałek, mam nadzieję, że mieszka Pani w Pałacu Prezydenckim, gorąco na to liczę. W związku z Państwa tym, się to nie uda. Tak, dlatego jesteśmy tutaj z Panią. Jak informuje podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik komendanta miejskiego Policji w Jeleniej Górze, wczoraj w trakcie kontroli drogowej zatrzymany został kierowca z województwa śląskiego, który w terenie zabudowanym tuż przed przejściem dla pieszych pędził z prędkością 167 km na godzinę, to aż o 117 km za dużo. 20-latek stracił prawo jazdy na 3 miesiące, a dodatkowo został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł i 10 punktami karnymi. 1 marca w całej Polsce obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym czasie także w Jeleniej Górze odbyło się szereg wydarzeń upamiętniających to święto. Jednym z nich był koncert zorganizowany przez senatora RP Krzysztofa Mroza. Koncert w hołdzie żołnierzom wyklętym odbył się już w piątkowy wieczór w auli Zespołu Szkół Katolickich w Jeleniej Górze. Z inicjatywy senatora RP Krzysztofa Mroza przed publicznością wystąpili Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Chcemy, aby te święta państwowe były przeżywane w sposób taki troszeczkę inny niż standardowy. Stąd pomysł na biegi, stąd pomysł także, żebyśmy świętowali poprzez koncerty, gdzie mieszkańcy mogą wysłuchać dobrej muzyki patriotycznej w duchu Jacka Kaczmarskiego. To będą nasze piosenki o żołnierzach wyklętych z programu Podziemna Armia Powraca. To są ich historie, ich opis ich życia, ich dzieła, ich bohaterstwa oraz ze zwierzęcenia i brutalności ich sowiecko-komunistycznych oprawców. Część z nich oczywiście pochodziła z Polski. Nazwiska pamiętamy. Wstęp na koncert był wolny. Powinno być szczęście coś takiego, żebyśmy mogli właśnie od czasu do czasu przyjść i mieć tą rozrywkę jako my seniorzy.
takie wydarzenia to przybliżają trochę ludziom historię. No i ludzie się coś więcej dowiedzą na ten temat. W ogóle mierza wyklętych i w ogóle jakoś historię poznają też. Jeżeli chodzi no pieśni patriotyczne, no to wspaniała jest sprawa, bo to jest emocjonalnie i w ogóle i to jest wspaniała pamięć. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł w ten sposób uszanować. Teści to bohaterom, bohaterom chwała i cześć. Teści to bohaterom, bohaterom chwała i cześć. 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeleniogórskiej Bazylice Erasma i Pankracego odprawiona została msza święta. W naszym mieście odbył się także bieg pamięci żołnierzom wyklętym. Zapalono także znicze przy obelisku poświęconym żołnierzom wyklętym. Bieg tropem wilczym z kolei zorganizowano w Kowarach. W niedzielę zakończyła się 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Zoom Zbliżenia. Wcześniej, bo w sobotę odbyło się jego podsumowanie, czyli uroczysta gala, w trakcie której poznaliśmy zwycięzców konkursów animowanego, dokumentalnego i fabularnego. Gala festiwalowa odbyła się w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. To tam widzowie mogli usłyszeć, jakie były rozstrzygnięcia w 3 konkursach, do których łącznie zgłoszono ponad 2,5 tysiąca filmów. To jest wielka promocja Jeleniej Góry, a promocja Jeleniej Góry poprzez kulturę oznacza, że jest to chyba najpiękniejszy sposób, jaki można się zapromować. Bardzo się cieszymy, że Jelenia Góra od wielu, wielu lat jest gospodarzem tego wspaniałego festiwalu. Wszyscy jurorzy zgodnie podkreślają, że program wszystkich konkursów był bardzo wysoki. Ja też jako selekcjoner jednego z konkursów, czyli fabuły, tak naprawdę mogę to potwierdzić. Domyślam się, że jurorzy mogli mieć problemy z wyborem tej jednej, jedynej głównej nagrody, ponieważ my mieliśmy spory problem z zaprogramowaniem tych 46 na przykład filmów fabularnych. Podobnie było w innych konkursach. Z drugiej strony to jako organizatora nas oczywiście bardzo cieszy, no bo chodzi o to, żeby te filmy były dobre, żeby były jak najlepsze i żeby były dla widzów interesujące. Postanowiliśmy pomyśleć o tym, żeby nagrodzić myśl, tak trochę myśl i takie myśl o widzu także, żeby po prostu ten film miał jakąś taką humanistyczną wartość. Trochę świata. Te wszystkie kryteria spełnił film Florence Bowie Do końca świata. Zaś w konkursie filmu dokumentalnego pierwsze miejsce przypadło Maelstrom w reżyserii Misji Pekel. To jest film o wojnie w Syrii jakby, czy też o tym, co z tego wynika. Ale ten autor, którego widzieliśmy tu zresztą, jak przemawiał do nas z Amsterdamu, on włożył jakąś ogromną, tytaniczną pracę, żeby z paru lat zebrać nagrania z komórek swoich, znaczy obywateli Syrii, Damaszku, ale i okolic, z czasów wojny, sprzed wojny. Po raz pierwszy w historii Zoomu zorganizowany został konkurs filmu animowanego. W tej kategorii nagrodę przyznawali młodzi widzowie, którzy najwyżej ocenili pracę Otali Kauze za film 028. Galę festiwalową zakończył magnetyczny recital Nigela Kennedy'ego i Beaty Urbanek-Kalinowskiej. Do 16 marca tego roku można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznego festiwalu Zaczarowanej Piosenki, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej. Mimo wszystko to kilkuetapowy konkurs dedykowany utalentowanym wokalnie osobom z niepełnosprawnościami, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Finaliści festiwalu Zaczarowanej Piosenki występują co roku w czerwcowym koncercie finałowym w duetach z największymi gwiazdami polskiej piosenki. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia. Do zobaczenia.